Dzień dobry, z tej strony Adam Małysz. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są obecnie na pierwszym froncie z epidemią. Lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, wszystkim tym, którzy się nami opiekują. Podziękowania również dla wszystkich tych, którzy pracują, którzy zapewniają nam to, co na co dzień jest nam niezbędne. Jesteśmy Wam niezmiernie bardzo, ale to bardzo wdzięczni. Dziękujemy również pracownikom oraz klientom Banku Pocztowego za to, że przestrzegacie zasad bezpieczeństwa w naszych placówkach i dbacie tym samym o zdrowie swoje i innych. W tym okresie szczególnie zachęcamy do korzystania z bankowości internetowej oraz mobilnej. Aplikacja EnveloBank czy platforma Pocztowy 24 pozwolą większość spraw załatwić bez wychodzenia z domu i wizyty w placówce. To bardzo ważne dla osób starszych, które szczególnie są narażone na ryzyko. Dbajmy o siebie i pomagajmy sobie nawzajem. Wierzę, że damy sobie radę.